Do zobaczenia w Sejmie. Kamiński i Wąsik zdecydowali. Będzie paraliż na Wiejskiej. Maciej Wąsik prawdopodobnie pojawi się 7 lutego w Sejmie. Polityk PiS konsekwentnie twierdzi, że jest posłem, a decyzja marszałka Szymona Hołowni była nieważna. Do zobaczenia w Sejmie. Napisał w mediach społecznościowych. Później podobną deklarację na antenie Polsat News złożył także Mariusz Kamiński. Maciej Wąsik nie zamierza odpuszczać sprawy swojego mandatu poselskiego. Polityk PiS z uporem przekonuje, że nadal jest posłem i powołuje się na uzasadnienie Sądu Najwyższego. Wbrew wcześniejszym spekulacjom Wąsik nie pojawił się w Sejmie podczas ostatniego posiedzenia, ale bardzo możliwe, że zrobi to już 7 lutego. Jestem posłem. Stwierdził to Sąd Najwyższy. Poniżej fragment uzasadnienia orzeczenia SN uchylającego postanowienie Szymona Hołowni w sprawie wygaszenia naszych mandatów. Wyrok SOS 20 grudnia nie wywołuje skutku prawnego w postaci utraty wybieralności. Do zobaczenia w Sejmie. Napisał na Twitterze, X. Do zobaczenia w Sejmie. Maciej Wąsik zdecydował. W Sejmie możemy także spodziewać się Mariusza Kamińskiego, który pojawia się już regularnie na spotkaniach PiS. Wczoraj zarząd wojewódzki PiS zaopiniował wszystkie listy kandydatów do powiatów w województwie lubelskim. W posiedzeniu brał udział nasz poseł na Sejm RP z okręgu nr 7 Mariusz Kamiński, który po krótkiej rekonwalescencji wraca do pełni sił i wszystkich obowiązków poselskich, przekazał Przemysław Czarnek. Kamiński także na antenie Polsat News potwierdził, że pojawi się w Sejmie. Oczywiście, jestem do tego zobowiązany. SN wydał wyrok unieważniający decyzję Szymona Hołowni, zgodnie z procedurą odwoławczą, zapowiedział. Jeżeli Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik, którzy nie są już posłami, będą chcieli wejść do Sejmu jako byli posłowie, to do niego wejdą, na galerię. Na pewno nie na posiedzenie plenarne. Zapowiedziała we wtorek rzeczniczka marszałka Sejmu Katarzyna Karpa-Świderek. Zaznaczyła, że nie będzie w rozmowie z dziennikarzami rozważać innych wariantów dotyczących pojawienia się obu polityków PiS w Sejmie, tak jak nie rozważa, co by było, gdyby każdy inny obywatel chciał uczestniczyć w posiedzeniu i głosować, nie mając do tego mandatu, gdyż nie jest posłem. Przypomnijmy, że pod koniec stycznia Jarosław Kaczyński mówił dziennikarzom w Sejmie, że Mariusz Kamiński był w więzieniu poddany torturom. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać, przenobywał prezes PiS. Nieobecność Kamińskiego i Wąsika w Sejmie tłumaczył ich złym stanem zdrowia. W tym samym czasie wspomniani politycy PiS udzielali jednak wywiadów prawicowym mediom. Kamiński i Wąsik nie są już posłami. 20 grudnia 2023 roku Sąd Okręgowy w Warszawie skazał Kamińskiego i Wąsika prawomocnie na 2 lata pozbawienia wolności za przekroczenie uprawnień w tak zwanej aferze gruntowej z 2007 roku. Dzień później marszałek Sejmu wydał postanowienie o wygaśnięciu mandatów obu posłów PiS. Obaj odwołali się od postanowień marszałka o wygaśnięciu ich mandatów. Marszałek Sejmu skierował te odwołania do Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych SN.
wyznaczony do sprawy odwołania Wąsika w Izbie Pracy sędzia wydał jednak postanowienie o przekazaniu tej sprawy do Izby Kontroli Nadzwyczajnej, która uchyliła postanowienie marszałka o wygaśnięciu mandatu Wąsika. Dzień później izba ta uchyliła postanowienie o wygaśnięciu mandatu Kamińskiego. Było to możliwe, bo obaj politycy, niezależnie od ich odwołań wniesionych do Izby Pracy za pośrednictwem marszałka, skierowali odwołania także bezpośrednio do Izby Kontroli. Z kolei Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, w której pozostało odwołanie Kamińskiego skierowane tam przez marszałka Sejmu, 10 stycznia nie uwzględniła go. Tego samego dnia w Monitorze Polskim zostało opublikowane postanowienie marszałka Sejmu w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Mariusza Kamińskiego.